ich bardzo, bardzo gorąco. Za oknem zimowo, biało, a na naszej szkole tutaj na oknach pojawiły się bardzo piękne, kolorowe motyle, zupełnie jak w lecie, a to dlatego, że bardzo się cieszymy, bo po raz 27 w Polsce, po raz 13 w naszej szkole, szkole podstawowej w Palikijach, gramy wspólnie wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 13 stycznia. 13 raz. Od lat 13 nieodmiennie ten wielki finał gramy razem z wielkim świętem naszych uczniów, a jest to noworoczna choinka. Wielkie brawa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Palikijach. Gramy już od 27 lat, kiedy 27 lat temu po raz pierwszy grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chyba nikt nie spodziewał się, że stanie się ona największą imprezą środowiskową. Dzisiaj 120 tysięcy wolontariuszy, a nawet więcej, wyszło na ulicę wbrew pogodzie, wbrew zimnu i wbrew czasami, tak jak w moim przypadku, troszeczkę problemom z głosem, które mnie się trafiły. Jurek Osiak zawsze ma problemy po finale, ja przed finałem, ale serca mamy gorące, wobec tego jesteśmy razem. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami. Dzisiaj, tak jak tutaj, tak w wielu miejscach, osoby, które kwestują, osoby, które nazywają się wolontariuszami, zbierają na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Każda złotóweczka, każdy dar naszego serca to wielka sprawa, bo dzisiaj wspólnie zbieramy na co? Czy przypomnicie mi, dzieciaki? Na sprzęt, tak, na wspaniały, na bardzo nowoczesny sprzęt dla wszystkich oddziałów dziecięcych. Na specjalistyczny sprzęt do szpitali dziecięcych. Słuchajcie, myślę, że nie ma w Polsce, albo przynajmniej jest niewiele dzieci, które nie widziało nigdy takiego czerwonego serduszka naklejonego na różnych sprzętach, kiedy jesteście u lekarza, czy kiedy jesteście właśnie w szpitalach. Byście ich oglądali jak najrzadziej, ale jest taka prawda, że taki sprzęt potrzebujemy. Cieszymy się bardzo, bo wy również, my wszyscy mamy w tym sprzęcie swój udział. Dziękuję, że jesteście dziś z nami. Pani dyrektor powiedziała, bardzo serdecznie się cieszymy. Jednocześnie zapraszamy, tutaj być może gdzieś są z tyłu maluszki, z przodu są jeszcze wolne miejsca, więc bardzo serdecznie zapraszamy, bo za chwilę część artystyczna, ale zanim kilka liczb statystycznych, moi Państwo, przez 27 lat orkiestra zdążyła już uzbierać niemalże, w zasadzie w tym momencie to ponad 800 milionów złotych, w tym momencie już ponad, dlatego że dzisiaj na koncie orkiestry wybiło już kolejne 14 milionów złotych. Natomiast my w ubiegłym roku zdołaliśmy, nasz sztab, zebrać łącznie 13 tysięcy, z czego w Szkole Podstawowej w Palikijach u nas zdołaliśmy uzyskać kwotę 8 tysięcy złotych. Brawo dla nas, brawo dla Was! Powiedzieć, że do naszego sztabu należą nie tylko wolontariusze z naszej szkoły. Bardzo cieszymy się, że inni chętnie z nami współpracują, a współpracuje z nami od początku Gminny Ośrodek Kultury, tam mamy wolontariuszy. Współpracuje z nami Uniwersytet Dziecięcy UMCS-u pod przewodnictwem państwa Pułkowskich, właścicieli młyna Hipolit, a także uczniowie razem z Uniwersytetem, uczniowie dwujęzycznej szkoły podstawowej Europejczyk Szeroki. W tym roku również dołączyli do nas uczniowie z Łubek, także nasza akcja ma jeszcze szerszy zasięg, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Brawo dla wszystkich, którzy są od tego roku, od ubiegłego roku z nami, ale także dla tych, którzy są z nami od lat 12, dla innego Ośrodka Kultury,
gdzie dzisiaj o godzinie 16 w Wojciechowie będzie wspaniały koncert właśnie organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, a wcześniej od rana była piękna akcja, w której mam nadzieję, że część osób od nas korzystało. Był to Mammobus i badania mamograficzne. Wiemy, jak bardzo ważna jest profilaktyka, a Wielka Orkiestra też nam o tym przypomina. Oczywiście, proszę Państwa, kochane dzieci, nie chodzi o to, żeby bić rekordy, niemniej jednak tradycją już jest, że z roku na rok udaje nam się osiągać coraz wyższe sumy i bardzo się cieszymy, że ten poziom empatii wśród naszej młodzieży, wśród ich rodziców, wśród naszej społeczności wzrasta i że tak chętnie i licznie uczestniczycie. Cieszymy się, że gościmy Was w murach naszej szkoły dzisiaj. Cała szkoła stoi dla wszystkich otworem, zatem może przedstawimy atrakcje, które na Was wszystkich czekają. Tutaj na parterze, proszę Państwa, za chwilę zapraszamy wszystkich do obejrzenia części artystycznych, kilku części artystycznych. Ja za chwilę przedstawię szczegóły. Natomiast potem za naszą sceną mamy kawiarenkę, nastrojową salę klasy pierwszej i trzeciej. Serdecznie zapraszamy na ciasto, pyszną kawę, herbatę wszystkich Państwa. Tuż obok jadalnia. Tam zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci i młodzież, ale oczywiście dorosłych również do degustowania różnych potraw przygotowanych przez Radę Rodziców. Stronę sali gimnastycznej. Na sali gimnastycznej oczywiście zabawa dyskotekowa. Zapraszamy do tańca. Tuż przed nią w sali oddziału przedszkolnego młodszych przedszkolaków loteria fantowa, ale też stoisko z koralikami. Tam pani Magda Szabat będzie uczyła Was przygotowywać własnoręcznie biżuterię. Oraz w sali zerówki, czyli tutaj vis-a-vis nas, specjalna atrakcja dzisiejszego dnia dla całej młodzieży. Miejmy nadzieję, że się spodoba i również stanie się tradycją, czyli fotobudka. Przede wszystkim fotobudka, natomiast oprócz fotobudki również jak zawsze taki punkt zdrowotny, czyli pomiar ciśnienia, pomiar mierzenie poziomu cukru przez naszą panią pielęgniarkę, przepraszam, gdzie sekretarkę. Serdecznie zapraszamy. W przypadku fotobudki dzieci będą się kontaktowały ze swoimi wychowawcami, oni będą dobrze wiedzieli, która klasa kiedy robi sobie zdjęcia, ale myślę, że o tym jeszcze powiemy na sam koniec, kiedy już będzie widać po prostu, która jest godzina i czy pewne sale są wolne. Na górze natomiast tradycyjnie rozgrywki tenisa stołowego, z tym, że w tym roku w innej klasie, w sali klasy ósmej, dla niektórych była kolonistyczna, co by było łatwiej zlokalizować. Natomiast w sali byłej matematycznej, to ukłon w stronę naszych pań, cieszymy się, że są, w byłej matematycznej karaoke, jeśli lubicie sobie pośpiewać, czyli sala klasy szóstej obecnej. W klasie komputerowej na końcu, natomiast niespodzianka Państwa Bukowskich, jak co roku Państwo Bukowscy coś specjalnego dla nas przygotowują, zatem zapraszamy, ale również stanowisko przyrodnicze pod mikroskopem, na którym pani Ania Buda pomoże Wam śledzić przyrodę pod lupą. Ponadto jeszcze animatorzy oferują dzieciom makijaż i fryzury, to w sali zero, no i oczywiście zapraszają do zabawy. Także jeśli chodzi o salę, wydaje mi się, że już nic nie pominęłam, wszystko jest, wszystko wiemy. Natomiast oczywiście kończymy tradycyjnie o godzinie 18 światełkiem do nieba. Prosiliśmy, aby dzieci przyniosły latarki, tudzież uruchomiły wówczas swoje telefony, ale uwaga, będzie niespodzianka. Także solidaryzujemy się z chorymi dziećmi o godzinie 18. Wychodzimy na zewnątrz, szukamy na boisku ogniska. Tam będzie czekała na Was miła niespodzianka. Bardzo prosimy, żeby wszyscy uczniowie zgromadzili się wokół swoich nauczycieli, a przede wszystkim też, żeby do oddziałów przedszkolnych dołączyły inne małe dzieci, które są dzisiaj naszymi gośćmi, bo to oni staną się bohaterami tejże niespodzianki. Zatem pamiętajcie, o 18 spotykamy się na dworze. Oczywiście spotkanie zostanie anonsowane dwoma dzwonkami. Kiedy usłyszymy dwa dzwonki, to znak, że wychodzimy na zewnątrz.
Kochani, jest nas już coraz więcej. Ja wiem, że do wieczora tu będzie nas bardzo, bardzo dużo i to na światełko do nieba spotkamy się w bardzo dużej gromadzie. Ja bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych Państwa. Serdecznie witam naszych gości. Pana wójta gminy, doktora Artura Markowskiego. Witam przewodniczącego Rady Gminy, pana Michała Sumińskiego. Bardzo serdecznie witam panią radną powiatową, panią Anię Rymkowską. Pani Ania chyba jest z nami od pierwszego finału co roku. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie witam panią inspektor do spraw finansów, panią Wadę Piek. Serdecznie witam emerytowanych nauczycieli naszej szkoły. Panią Janinę Pudzik. Panią Wiesławę Sierpińską. Pana Bogdana Sierpińskiego. Witam przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy w tej chwili już się przygotowują do tego, że będą was wozić wozem strażackim. Jest on już w pogotowiu, jeszcze nie wyjechał, ale tutaj będzie, a poza tym przygotowują też pewnego rodzaju niespodziankę. No właśnie, więc witamy ich bardzo, bardzo serdecznie. Witam bardzo, bardzo serdecznie przedstawicieli Ośrodka Zdrowia, panią pielęgniarkę Ewę Mirosław. Serdecznie witam nauczycieli, pracowników szkoły. Witam Radę Rodziców i was, droga młodzieży. Najcieplej, najpiękniej, to wasza choinka noworoczna. Witam i dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom i darczyńcom, których jak co roku jest bardzo dużo. I dziękujemy również i witamy już dziś, już teraz wszystkich wolontariuszy. Dziś gramy wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasz finał. Poprosimy o otwarcie tego finału, oficjalne otwarcie pana wójta gminy, doktora Artura Markowskiego. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim pani dyrektor i wszystkim nauczycielom, wszystkim osobom, które włączają się w tą akcję już od wielu lat, jak pani dyrektor powiedziała. Wszyscy państwo gracie i wygramy dla osób potrzebujących tej pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które się włączają od wielu lat w jakikolwiek sposób, czy to poprzez wsparcie finansowe, czy poprzez różnego rodzaju inne działania, tak jak te akcje profilaktyczne, jak ten Mammobus, czy wiele innych akcji, zwykły pomiar ciśnienia, czy zwykły pomiar cukru, jakże wiele może nam powiedzieć o stanie naszego zdrowia, niejednokrotnie bywa takim impulsem do tego, żeby podjąć ku temu jakieś działania. Także bardzo serdecznie państwu dziękuję, że jesteście tutaj i pozwolicie, że w imieniu własnym pana przewodniczącego, dyrekcji, wszystkich organizatorów otworzę ten 27 na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Szkoły Podstawowej w Palikijach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy panu wójtowi za oficjalne otwarcie, wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w Palikijach. Uważamy za rozpoczęty. Słuchajcie, dzisiaj rano usłyszałam, że najgłośniej ten finał gra w Warszawie, ale ja wiem, że dla nas najcieplej, najmocniej, najgoręcej gra właśnie w Szkole Podstawowej w Palikijach, a także w tych miejscach, które są dzisiaj znane, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie, w Uniwersytecie Dziecięcym UMCS-u, w dwujęzycznej szkole Europejczyk w Szerokiem oraz w Szkole Podstawowej w Łódkach, którzy do nas dołączyli. Jeszcze raz dla nas wszystkich wielkie brawa, dla wszystkich wolontariuszy. Jan Paweł II powiedział: bogaty nie jest ten, który posiada, ale ten, który potrafi dzielić się z innymi. Myślę, że dzisiaj jesteśmy prawdziwi bogaczami. Palikije, godzina 13:48, może troszkę więcej, 52. Gramy wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poprosimy panią Magdę o zapowiedź już naszych osób występujących. Proszę państwa, takie małe faux pas już prostuję, bo tutaj dzieciaczki mogą czuć się zaniepokojone, gdyż nie zapowiedzieliśmy, że oczekujemy jeszcze jednego specjalnego gościa.
Zatem bardzo proszę, aby dzielnie tutaj wytrzymały, bo po zakończeniu części artystycznej pojawi się wśród nas ktoś taki w białej czapie, z długą białą brodą. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale może sam się przedstawi, kiedy do nas przyjedzie. A teraz zapraszam Mikołaj. Nigdy nie słyszałam, ale możliwe, że to Mikołaj. Okay. Zapraszamy jeszcze raz przedszkolaczki, bo ja widzę, tudzież trochę starsze dzieci. Chodźcie do przodu. Tu jest jeszcze miejsce, można usiąść. Oleńka, Julka, Zerówki, nie chcą przyjść tutaj? Chodźcie, okay, kochani, naprawdę będą was potem bolały nóżki. Zapraszam was tutaj, chodźcie. Natomiast przed nami, jako pierwsi, zaprezentują się nasi sławni, gminni muzykanci trzech pokoleń, grający na instrumentach tradycyjnych, ale oni sami powiedzą o sobie kilka słów. Zapraszamy.